tym roku świętujemy 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Samorządy w różny sposób obchodzą jubileusz. Występy, rajdy, prelekcje, a nawet specjalna szata ratusza, tak jak na przykład w przypadku Wejherowskiego Urzędu Miejskiego. Rok 2018 ustanowił nasz Parlament, Sejm, rokiem, w którym obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości Polski. Różnego rodzaju akcje są podejmowane. Są to akcje związane z różnym rodzajem upamiętnienia w postaci inwestycji, w postaci różnych takich śladów trwałych, ale i też takich akcji niematerialnych, które mają nam wszystkim spowodować radość, że cieszymy się z odzyskania niepodległości. I tak jak wszyscy, rok 2018 obchodzimy rok, w którym dużo się mówi o niepodległości i którą tą niepodległością się cieszymy. Ale w przypadku Wybrzeża ta niepodległość nastąpiła zdecydowanie później. To był rok 1920, 10 lutego, jak armia Hallera wkroczyła i przynależność tych ziem zostały poprzez zaślubiny z powrotem wróciły do Polski. Też to akcentujemy. Elementy, które zawiesiliśmy na ratuszu, tablice, które mamy tutaj w ratuszu, staramy się pokazać, jak ta historia wyglądała, żeby dla nas cieszenie się z tej 100. rocznicy, tak naprawdę to jest od roku 2018 do roku 2020. Rewitalizacja parku trwa już 10 lat. Obecnie wykonywana jest budowa kolejnego placu zabaw oraz rozszerzenie strefy fitness. Powstała kolejna strefa zabawy dla nieco większych niż te nasze najmniejsze maluszki, czyli mamy coś zupełnie nowego w mieście Wejherowo, 3 trampoliny. Oprócz tego mamy wspinaczkę, którą mamy już na innym placu zabaw tutaj w parku, natomiast ta jest o innej strukturze. Będziemy również mieli jeszcze huśtawkę, tak zwane bocianie gniazdo. To jest jedna strefa, ale dużo ważniejsza, albo może równomiernie ważna, bo to jest dla innej grupy naszych mieszkańców. To jest strefa fitness, ale ja to nazywam uspokojonym fitnessem. Czyli to są fitnessy, na których mogą ćwiczyć osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, na których mogą ćwiczyć osoby, które cierpią na jakieś bóle trochę stawów. To są takie uspokojone fitnessy właśnie dla wszystkich, którzy jakieś tam dolegliwości czują. Miasto Wejherowo zainstalowało nowe lampy na 5 przejściach: przy ulicy Wniebowstąpienia, przy ulicy Dworcowej, przy ulicy Pomorskiej oraz przy ulicy Nadrzecznej. Inwestycja kosztowała miasto 100 000 zł, z czego powiat wejherowski przekazał 40 000 zł.